Jest ze mną Marek Kamiński, to jest szef Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych, ale także i spirytusmowem z browaru Kingpin. Marek, mówiłem o tym, że definicją browaru rzemieślniczego w Polsce jest to, że wiemy, kto stoi za browarem, kto stoi przy kadzie, a kto otwiera to piwo. Powiedz mi, dlaczego jest to ważne? Jest to jedna z kluczowych rzeczy w piwowarstwie rzemieślniczym. Ważne jest przede wszystkim dlatego, że dla odbiorcy tych piw, dla pana piw rzemieślniczych, ta osoba jest przede wszystkim znana i dostępna. Można piwowarów spotkać na stoiskach, chociażby na takim festiwalu jak tutaj. Można bezpośrednio z nimi porozmawiać, podyskutować o piwie, zapytać o szczegóły tego piwa, o jego tajniki. Można porozmawiać o tym, jak się to piwo odbiera. Można porozmawiać o tym, co piwowar chciał przekazać tym piwem, jakie miał zamiary, co chciał uzyskać, czy to się udało. To jest taki też taka wymiana informacji, która działa w obie strony. Jest bardzo korzystna też dla piwowara rzemieślniczego. No i to, co jest istotne też to, że piwo rzemieślnicze ma po prostu konkretną twarz. Ma twarz ludzi, człowieka. Którzy... Człowieka. Ma tak. Twarz człowieka, a nie korporacji, nie jakiejś wielkiej spółki. To jest niezwykle ważne. Ten najkrótszy z możliwych bezpośredni kontakt pomiędzy finalnym odbiorcą tego piwa rzemieślniczego, a człowiekiem, który za tym piwem stoi, który je wymyślił, który je stworzył, który je uważył i który je wreszcie niejednokrotnie też bezpośrednio serwuje na stoisku. Jak myślisz, czy to, że my wiemy, jaki człowiek stoi za danym browarem lub piwem, przyjęło się już tak dość powszechnie, czy jeszcze potrzebujemy czasu, żebyśmy my to jako Polacy zrozumieli, zaakceptowali i traktowali jako wartość? To piwo rzemieślnicze jest coraz bardziej obecne, znajduje nowych miłośników. Na pewno mamy różnych też odbiorców. Mamy osoby bardzo zaawansowane, które w piwie rzemieślniczym się dobrze orientują, dobrze znają i te osoby z pewnością kojarzą już konkretnych ludzi z konkretnymi piwami, z konkretnymi browarami, ale mamy też dużo pracy do wykonania dla nowych osób wchodzących w świat craftu, żeby im pokazać właśnie, jakimi wartościami się kierujemy, dlaczego one dla nas są ważne i dlaczego warto zaufać i dlaczego warto wybierać dobre rzemieślnicze piwo, a nie piwo masowe, bezosobowe, stworzone tak naprawdę dla nikogo.